Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej ClimoWool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Jest piątek, 8 września, to Wiesz Krakowski. Dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Sprawdźmy skrót informacji. Duży pożar na widoku. Mężczyzna spłonął w mieszkaniu. Potrącenie kobiety na oznakowanym przejściu dla pieszych. Znacie ten numer telefonu? Radni Polska 2050 chcą rozpowszechnienia telefonu zaufania. Odeszła Beata Matusiak, wieloletnia kaliska konserwator zabytków. Wystawy, warsztaty, konkursy ruszają Europejskie Dni Dziedzictwa. Po raz trzeci przejdą przez Kalisz. W ten weekend kolejny Marsz Równości. Co sobotę wstają rano i wspólnie biegają z wizytą na kaliskim Pargranie. A zaczynamy od tragicznego pożaru w jednym z wieżowców przy ulicy Widok. Ogniem zajęte było mieszkanie na 5. piętrze. Podczas akcji gaśniczej strażacy dokonali szokującego odkrycia. W mieszkaniu były zwęglone zwłoki starszego mężczyzny. Do pożaru doszło w środę 6 września około godziny 19.30. Służby otrzymały zgłoszenie, że w jednym z wieżowców przy ulicy Widok pali się mieszkanie. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby. Po dojeździe na miejsce potwierdziliśmy, że z mieszkania na 5. piętrze wydobywa się dym. Strażacy przystąpili do akcji gaśniczej. Działania straży pożarnej polegały na wprowadzeniu dwóch rot z linią gaśniczą. W trakcie działań ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych ujawnili w jednym z pomieszczeń częściowo zwęglone ciało starszego mężczyzny. Poinformowała Kaliska Straż Pożarna. Okazało się, że to 87-letni mężczyzna. Przyczyny pożaru na ten moment nie są znane. Na razie wiadomo tylko tyle, że ogień pojawił się w głównym pokoju mieszkania. Policjanci będą wyjaśniać, co było przyczyną tego tragicznego zdarzenia. To, jak zmarł mężczyzna, wyjaśni najprawdopodobniej sekcja zwłok. Lokatorzy opuścili swoje mieszkania jeszcze przed przyjazdem służb. Na miejscu pracowało 7 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, a także policja i prokurator. A teraz przenosimy się do centrum Kalisza, a konkretnie na ulicę Górnośląską. Dziś przed południem kierowca wyjeżdżający z ulicy Harcerskiej potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych kobietę. Ta z obrażeniami ciała trafiła do kaliskiego szpitala. Do zdarzenia doszło dzisiaj, w piątek, przed godziną 12 na ulicy Górnośląskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że kierujący samochodem marki Dacia na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił kobietę. Ta z obrażeniami ciała trafiła do kaliskiego szpitala. Do czasu zamknięcia wydania policja nie wydała oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Telefon zaufania działa w Polsce od 14 lat i średnio dzwoni ktoś na niego co 3 minuty. Na początku pojawił się w szkolnych podręcznikach i na stronach rządowych, jednak został z nich usunięty. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i zwiększającymi się problemami psychicznymi młodych ludzi, radni klubu Polska 2050 apelują o rozpowszechnienie i zwiększenie dostępu do specjalistów. W ubiegłym roku ponad 2000 dzieci próbowało odebrać sobie życie. To wzrost o ponad 150% w stosunku do roku 2020 czy 2019. Najmłodsza osoba miała 7 lat. Jedną z form wsparcia jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116-111 od 14 lat prowadzi fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jest finansowany z darowizn osób prywatnych i firm. Państwo zrezygnowało z jego finansowania. Koszt wynosił 5 milionów złotych rocznie. To jednak nie jedyne problemy tej inicjatywy. Niestety obecnie ze stron ministerialnych minister Czarnek usunął numer tego telefonu. Podjął również kroki, żeby ten numer telefonu został usunięty z podręczników szkolnych. On się pojawiał na przykład w podręczniku do przyrody w klasie czwartej czy w wiedzy o społeczeństwie. Ten telefon został usunięty ze strony Ministerstwa Edukacji na wniosek czy po skardze, która wpłynęła z Ordo Iuris. Nie może być tak, że
minister edukacji stawia dobro dzieci niżej niż partyjne, religijne ideologie. Ordo Iuris miało zastrzeżenia co do ponoć kontrowersyjnych treści, jakie pojawiały się na stronie telefonu zaufania, a chodziło o wsparcie dla osób LGBT+, oraz taką świadomość dotyczącą informacje, edukacje na temat właśnie wszystkich rzeczy związanych z dojrzewaniem, z ciałem. Nowy rok szkolny to okazja, by rozpowszechniać informacje o telefonie zaufania, jedynym działającym w naszym kraju, mówi kandydatka trzeciej drogi. Dlatego my dzisiaj, jako radna Rady Miasta Kalisza, wysyłam do wszystkich dyrektorów szkół prośbę i apel o to, żeby ten telefon zaufania znalazł się w gablotach szkolnych, żeby rozesłać go dziennikiem elektronicznym do uczniów. Podobny apel wysyłam dzisiaj też do pana prezydenta Kinastowskiego, żeby również na stronie miasta, na profilu facebookowym miasta, a także w apelu w takim piśmie skierowanym do dyrektorów szkół, żeby znalazła się ta informacja, że warto informować. My jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby żadne dziecko nie zostało bez pomocy i żeby każde dziecko wiedziało, gdzie może się zwrócić w sytuacji, kiedy obok nie będzie miało wsparcia. Ale telefon zaufania nie jest złotym środkiem na kryzys psychiczny dzieci i nastolatków. Cały system wymaga naprawy, uważają działacze Polski 2050. Postulujemy o to, aby nastąpiło zwiększenie ilości psychiatrów dziecięcych przez zwiększenie miejsc na uniwersytetach, aby coraz więcej takich osób mogło się kształcić i żeby to była realna możliwość dostania się do tego specjalisty. Bo teraz, proszę Państwa, nawet jakbyście chcieli w Kaliszu umówić wizytę dla dziecka u psychiatry dziecięcego, to naprawdę znalezienie miejsca w przeciągu miesiąca jest w zasadzie niemożliwe. Tak? Dlatego jest to bardzo ważne, ponieważ czasy, w jakich żyjemy, powodują, że coraz więcej pojawia się zaburzeń zachowania. Dzieci są przebodźcowane, mają problemy z zachowaniem i wymagają specjalistycznej pomocy. Polska 2050 proponuje ponadto, by osoby od 15 roku życia mogły samodzielnie iść do lekarza psychiatry czy psychologa, a państwo powinno zapłacić za prywatną wizytę u specjalisty, gdy czas oczekiwania na lekarza psychiatrę z NFZ będzie dłuższy niż miesiąc. Teraz smutna informacja, którą przekazało wczoraj miasto Kalisz. Zmarła Beata Matusiak, wieloletnia dyrektor delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Miała 65 lat. W latach 1994-1998 Beata Matusiak pracowała jako wojewódzki konserwator zabytków w Kaliszu. Po reformie administracyjnej w 1999 roku objęła stanowisko kierowniczki delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Z wykształcenia była historykiem sztuki. Całe swoje życie zawodowe związała z państwowymi służbami ochrony zabytków w Kaliszu. Najpierw z Biurem Badań i Dokumentacji Zabytków w Kaliszu, następnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przez ostatnie 24 lata kierowała kaliską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Jej zaangażowanie w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego docenił minister kultury i dziedzictwa narodowego, który we wrześniu 2022 roku uhonorował Beatę Matusiak brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Msza żałobna świętej pamięci zmarłej odbędzie się w poniedziałek 11 września o godzinie 13 w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Gotarda w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej. Pogrzeb będzie miał miejsce na cmentarzu komunalnym w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej. Warsztaty ze znanymi osobowościami, konkursy, koncerty czy wystawy, które w sposób ciekawy opowiedzą nam o nieznanych dotąd faktach związanych z naszym miastem. Ruszają Europejskie Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się w Polsce już od 30 lat. Zawsze w drugi i trzeci weekend września. Kalisz spotkało w tym roku spore wyróżnienie. To w naszym mieście Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował wielkopolskie obchody 31 Europejskich Dni Dziedzictwa i przedstawił jego hasło. Żywe dziedzictwo, tradycje od pokoleń. My w Wielkopolsce uczestniczymy w Dniach Dziedzictwa od samego początku, od 1993 roku. Wówczas odbywały się one pod hasłem Dziedzictwo Polski, Dziedzictwo Europy i pokazywaliśmy wówczas obiekty, które były jakby sztandarowe dla naszych dziejów, dla historii Wielkopolski. Muszę tu podkreślić, że Kalisz w
1993 roku już uczestniczył w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Później z różnymi przerwami zaczął w kolejnych latach dalej przystępować do organizacji imprez związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa. Hasło związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także z 10-leciem Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dziedzictwo jest fundamentem, można powiedzieć, tożsamości, na którym budujemy poczucie tutaj wspólnoty w naszym mieście. Nie zapominajmy, że jesteśmy w Kaliszu, który potocznie uważany jest za najstarsze miasto w Polsce. To jest też wyjątkowe, że ten stary gród piastowski znajduje się, można powiedzieć, kilkaset metrów od tego miejsca, w którym tu w tej chwili jesteśmy, które jest jakby centrum tego współczesnego Kalisza. Także ta ciągłość tutaj tego dziedzictwa, myślę, że w Kaliszu jest bardzo widoczna. Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promocja dóbr kultury, których na co dzień mieszkańcy Kalisza mogą nie dostrzegać. Dlatego przez najbliższe 2 tygodnie będzie można bezpłatnie zwiedzać najciekawsze zabytki i korzystać z szerokiej oferty kulturalnej. W tym roku zaczynamy 9 września koncertem grupy folkowej Buraki. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że koncert jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich do udziału w nim. Miejscem będzie sala, aula Akademii Kaliskiej. 13 września również, później, bo o godzinie 17, zapraszamy Państwa do Kaliskiego Rezerwatu na Zawodzie, gdzie będzie miało miejsce wydarzenie Kaliskie Tradycje w Pamięci Zapisane. Europejskie Dni Dziedzictwa będą trwać w naszym mieście od jutra, soboty 9 września do 19 września. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, a dokładny harmonogram znajdziecie na stronie kalisz.pl. Z tego miejsca chciałbym wszystkich mieszkańców Kalisza serdecznie zaprosić, nie tylko mieszkańców, ale również osoby, które tutaj do Kalisza będą miały okazję przyjechać, zobaczyć i poznać to piękne miasto. Przed nami tęczowe wydarzenie. Już jutro, w sobotę 9 września, ulicami najstarszego miasta w Polsce po raz trzeci przejdzie Marsz Równości. Tym razem nazwa wydarzenia to Kalisia Pride. Ma ona nawiązywać do muzycznej historii naszego miasta. Organizatorzy chcą przez to przekazać, że osoby innych orientacji żyją wśród nas od zarania dziejów. Przed nami święto równości i tolerancji. W Kaliszu odbędzie się po raz trzeci Marsz Równości. Uczestnicy chcą wspólnie bawić się i celebrować różnorodność pod hasłem Kalisia Pride. Wydarzenie wystartuje jutro, w sobotę 9 września o godzinie 14 w Parku Przyjaźni. Cała trasa jednak jeszcze nie jest znana. Organizatorzy podadzą ją tuż przed samym wydarzeniem. Zabierzcie wszystkie swoje tęczowe flagi, chorągiewki, gadżety i akcesoria. Będziemy maszerować przez miasto, krzycząc nasze hasła i walcząc o równość dla wszystkich dyskryminowanych w tym kraju mniejszości, informują organizatorzy. Kalisia Pride to wydarzenie dla wszystkich osób, które czują dumę z bycia tym, kim są, ludźmi pełnymi miłości i akceptacji dla drugiego człowieka. Do udziału zaproszeni są wszyscy, którzy chcą razem świętować i wspierają postulaty, takie jak ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, równość małżeńską, adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, walkę z dyskryminacją ze względu na płeć, prawo do aborcji na życzenie czy rzetelną edukację seksualną w każdej szkole. Niestraszny im śnieg, deszcz, skwar czy po prostu lenistwo. Spotykają się co sobotni poranek, aby wspólnie zacząć dzień od biegania. Walcząc ze swoimi słabościami, poprawiają kondycję, a przy tym świetnie się bawią i tworzą zgraną drużynę. Czym jest parkrun? To bieg, trucht lub marsz na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Nie ma limitu czasu i każdy uczestnik może pokonać tę trasę w dowolnym tempie. Inicjatywa działa w całym kraju, a tworzą ją lokalni sportowi społecznicy. Od kilku lat parkrun działa również w Kaliszu. O duszę i serce tej inicjatywy niezmiennie dbają małżeństwo Joanna i Artur Nowaccy. Osoby, które zaczynają regularne uprawianie sportu, mogą się tu czuć jak u siebie.
siebie, ponieważ to coś więcej niż tylko bieganie. Parkrun jest organizacją, która ma największy wpływ na zdrowie i życie Polaków, dlatego że zapewnia bezpłatny dostęp do aktywności fizycznej. No i oczywiście zachęca wszystkich do tej aktywności. To nie jest tylko bieganie, to są spacery, to jest chodzenie o kijkach, to jest aktywność dla starszych ludzi, dla naszych, nie wiem, babci, rodziców, no ale też dla takich sportowców, którzy pobijają tutaj życiówki i chcą osiągać jakieś wyniki. Parkrun to przede wszystkim miejsce do spotkań, gdzie każdy jest mile widziany. Tak, jest to idealne miejsce, dlatego że mogą zacząć od spaceru, mogą zacząć od truchtu, mogą też tutaj oczywiście porozmawiać, tak, jak zacząć biegać. Nie wiem, wszyscy chętnie tutaj się mądrują, wypowiadają się na temat właśnie zasad biegania. No bo to też jest takie nasze hasło, że nie chodzi, w tym wszystkim chodzi też o wspólną kawę. I po biegu idziemy oczywiście pod pretekstem wprowadzania wyników i umieszczania zdjęć na stronie. Idziemy sobie na kawę i tam oczywiście każdy jest mile widziany, tam można pogadać, można się właśnie dowiedzieć, co zrobić, żeby lepiej biegać itd. Dla wielu uczestników parkrun wpisał się w harmonogram ich tygodnia i nie wyobrażają sobie soboty bez wspólnego biegania. O, bo lubię bardzo biegać. Lubię biegać, biegam już od ponad 10 lat. Parkrun fajna rzecz, w sobotę gdzieś idzie o 9 rano, 5 km. Tak, takie jakby powiedzieć, no obowiązkowy program każdej soboty dla mnie. Tak? No fajni ludzie też tutaj są, nie? Tak, fajna też, atmosfera. Fajna atmosfera, tak, bardzo fajnie jest, nie? A to co pan sądzi o trasie? Taka idealna pewnie, żeby się fajna rozbiegać. Trasa, tak, 2,5 km, jedno 2,5 km z powrotem, bardzo fajna trasa. Mamy już porównanie, bo biegaliśmy też w innych lokalizacjach, to ta nasza trasa jest naprawdę bardzo fajna. Tak. Ludziom przede wszystkim daje jedną fantastyczną rzecz, której nie daje prawie nic innego. Moc podniesienia zadka z kanapy. To jest najfajniejsze, wiesz? Nie chodzi o to, kto tutaj będzie pierwszy, drugi, trzeci. Nie możesz być nawet ostatni, bo jest zamykający stawkę. Tego się nie da zrobić na parkanie, nie da się być ostatni. Ale da się wygrać, bo co sobotę rano o 9:00 wszyscy, którzy wstaną, podniosą zadek z kanapy, są wygrani. Przede wszystkim ludzie. Bieganie jest dodatkiem. Relacje są bardzo ważne, bo tak naprawdę to jest setka osób, których byśmy zupełnie nie poznali, nawet będąc w Kaliszu. A w tej chwili to są nasi znajomi. Nie? To przebijamy piątkę, widzimy się co sobotę, a jak któregoś nie ma, to na drugi tydzień jest reprymenda, dlaczego cię nie było. Więc tak, relacje są najważniejsze. Kolejny kaliski parkrun już jutro, w sobotę. Zbiórka chwilę przed 9:00 przy ścieżce rowerowo-spacerowej nad Prosną wzdłuż wału Matejki. Ostatnie dni, jak na wrzesień, są bardzo pogodne. Nie inaczej będzie w weekend. Synoptycy zapowiadają wysokie wartości na termometrach i bardzo dużo słońca. Sprawdźmy szczegóły dla Kalisza i okolic. Dziś wieczorem 29 stopni, na niebie trochę chmur, ale sporo przejaśnień. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni, od czasu do czasu zawieje słaby wiatr. Sobota bardzo ciepła, na słupkach rtęci 30 kresek powyżej zera. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale przeważać będzie słońce. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni i przybędzie chmur. W niedzielę upalnie, na termometrach 32 stopnie. Niebo niemal bezchmurne. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni, zawieje delikatny wiatr. W poniedziałek od samego rana bardzo ciepło i z 20 stopniami. Dzień zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 31 stopni. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale nadal będzie dużo przejaśnień. I na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Przypominam o zaglądaniu na nasz portal Fakty Kaliskie. Ja już się z Państwem żegnam, życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia. Tłumy Polaków na defiladzie. Żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Najnowocześniejszy wojskowy sprzęt. Tysiące żołnierzy, którzy w święto Wojska Polskiego na granicy strzegą bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Silna, biało-czerwona. Dziękujemy, że jesteście z nami.